moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy muszę zbierać jajka z gniazd. Takie trochę przewrotne pytanie, natomiast dużo ludzi się zastanawia, czy od razu musi te jajka zbierać, czy ma tych jajek nie zbierać. Już o tym był odcinek, jak się zastanawiacie, to wpiszcie sobie, tak jak wam wcześniej mówiłem, gniazda dla kur albo wybór gniazd dla kur, Spacja Dobo, czyli mój kanał, i wam wyskoczy dokładnie informacja, co i jak. Natomiast dzisiaj tylko i wyłącznie nie o tym, jak projektuje się gniazda, nie o tym, co zrobić, żeby kura usiadła w gniazdach, tylko to, jak kura już to jajko zniesie, czy my to jajko mamy od razu zbierać, czy nie. Niby prosty temat, ale nie do końca. Także zapraszam was do oglądania. Moi drodzy, jeżeli kura wam znosi jajka w gniazdach, bo o tym mówimy, dzisiaj nie rozmawiamy o tym, co się dzieje, jeżeli kura tych jajek w gniazdach nie niesie, tylko nosi gdzie indziej i gubi. Wtedy, tak jak wspominałem, najlepiej wrzucić jakąś piłeczkę ping-pongową i powoli je przyzwyczajać. Ale wracając, jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, czy jajka zbierać, czy nie, od razu wam odpowiadam, jajka zbierać. Zbierać jajka z tego względu, moi drodzy, że jeżeli kura zobaczy jedno jajko, nic nie będzie jej, natomiast w zależności od tego, ile macie kur. Jeżeli na jedno gniazdo przypada wam na przykład 5 kur czy 6 i w tym gnieździe macie powiedzmy 2, 3, 4 jajka, nic się nie powinno dziać, ale uważam, że każde jajko powinno być zebrane codziennie. Jeżeli chcecie, warto wrzucić, tak jak wspominałem, piłeczki ping-pongowe, żeby ta kura wiedziała, szczególnie jak jest młoda, gdzie ma to jajko nieść. Jest to o tyle ważne, że jeżeli te jajka zostawicie, kura może to jajko dziobać, potem się nauczy tego, wejdzie jej to w nawyk, a bardzo ciężko, tak samo jak i człowieka, tak samo z kurą, bardzo ciężko jest odejść od złych nawyków i po prostu ta kura będzie wam te jajka dziobała, najpierw jedna, potem druga, potem trzecia. I mówię, no im macie więcej gniazd i im macie mniej kur, tym jest lepiej, bo wtedy powiedzmy statystycznie mało jest w jednym gnieździe jajek. Natomiast jak tych jajek będzie dużo, ta kura będzie siedziała na tych jajkach, w końcu coś ją weźmie, że zacznie te jajka dziobać, aż z reguły się tak dzieje, jeżeli macie źle zbilansowaną dietę dla drobiu. No a nie oszukujmy się, większość ludzi w takiej hodowli przydomowej raczej ma źle zbilansowaną albo w miarę dobrze, że te jajka są, kury są zdrowe, ale nie na tyle, że zawsze tego wapnia czy tam czegoś brakuje i wtedy, kiedy tego wapnia, fosforu czy tam białka będzie kurom brakować, to zaczną dziobać skorupki od jajek. Dlatego tak ważne jest, żeby nie rzucać, moi drodzy, do gniazd, tylko najlepiej na ściółkę albo w ogóle na zewnątrz, skorupki po jajkach. I też nie często, wystarczy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu maksymalnie. Z tego względu, że kura się później przyzwyczai i może istnieje takie ryzyko, że wejdzie do gniazda, zacznie dziobać jajka. No i tutaj już będziemy mieli duży problem, żeby ją tego oduczyć. Jak to zrobić? Przede wszystkim po prostu trzeba wrzucać te piłeczki ping-pongowe, jajka jak najszybciej zabierać, jak tylko kura zniesie. Możemy oczywiście to robić na wieczór, nie trzeba tego robić od razu, żeby co pół godziny wchodzić do kurnika, ale średnio jeżeli kurki znoszą jajka, powiedzmy tak od godziny 10, jak wypuszczacie o 7 czy o 8, do godziny 12 czy 13, czasami później, no to na wieczór jak zbierzecie jajka wracając ze szkoły, z pracy, z jakiegoś treningu, ze swoich zajęć, to jak najbardziej możecie to zrobić na wieczór. Ważne, żeby one, słuchajcie, nie leżały jakby dwa cykle. Czyli jeżeli kura siada o godzinie 11, niesie jajko, wy tego jajka nie zbieracie, mija noc, potem znowu wychodzi, bo te kury widzą, są jajka w gnieździe, dla niej jest to naturalne, ona sobie wchodzi i znowu następne jajko niesie i istnieje ryzyko, że po jakimś czasie się po prostu przyzwyczai i zacznie te jajka wam dziobać. Kolejna rzecz, po to się, słuchajcie, stosuje właśnie rozmieszczenie gniazd, że na jedno gniazdo przypada ileś tam kur. Też mówiłem już ile, nie chcę, może się powtarzać, bo macie w odcinkach, ale średnio przyjmijcie nawet, słuchajcie, te 5 kur na jedno gniazdo w zależności jakie jest. Bo wiadomo, jeżeli jest to taka skrzynka, to tutaj mogą usiąść dwie albo i nawet trzy kurki ze spokojem, ale jak jest takie małe, no to raczej usiądzie jedna, więc sami musicie mniej więcej wycyrklować, jak to u was wygląda. Więc dlatego mówię, tak ważne jest to, żeby te jajka zbierać systematycznie. Oczywiście, też znajdą się zwolennicy, osoby, które powiedzą, że tych jajek nie trzeba tak od razu zbierać, one mogą leżeć, oczywiście mogą leżeć, to są, słuchajcie, tak zwane jajka wiejskie, więc nic im nie będzie przez dzień, dwa, trzy, teraz nie jest za ciepło, też tutaj one się nie zagotują, mogą sobie w tym gnieździe być, natomiast ja uważam i zalecane jest, żeby te jajka na bieżąco zbierać. Jeżeli kury wam się słabiej niosą, wy mówicie, że tych jajek nie chcecie zbierać, to wtedy polecam właśnie jakieś imitacje jajek, możecie piłeczki jakieś wrzucić,
jakieś sztuczne jajka, no nie wiem, żeby po prostu nawet jak ta kura będzie miała tendencję do dziobania, dziobnie i zobaczy, że nic z tego nie wychodzi, że nie może tego wydziobać i po prostu przestanie to robić. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Też dlatego usytuowujemy, słuchajcie, gniazda w ten sposób, żeby kury nie widziały bezpośrednio na zewnątrz, co się dzieje, żeby miały ciszę, spokój, żeby tutaj mogły te jajeczka sobie nieść. Też druga rzecz jest taka, że wtedy kura się mniej stresuje. Jeżeli kura się mniej stresuje, moi drodzy, no to wtedy ma mniej, jest większa szansa na to, że tych jajek nie będzie dziobała, bo jeżeli kura się stresuje, może się okazać, że zaraz zacznie w gnieździe mieć nerwowe ruchy i zacznie właśnie to jajko sobie systematycznie tam dziobać. Więc to są takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, co zrobić, żeby te kury tych jajek nie dziobały i dodatkowo czy te jajka zbierać, czy nie zbierać. Myślę, że w tym odcinku na to pytanie wam odpowiedziałem. Co jeszcze chciałbym dodać? Chciałbym dodać, moi drodzy, na marginesie już dla was, bo wiem, że często o to pytacie, czy wymieniać ściółkę w kurniku. Każdy z was wie, bo już o tym mówię prawie na każdym odcinku, ale warto wymieniać również ściółkę w gniazdach. Może nie tak często jak w kurniku na zewnątrz przy grzędach, tak jak tutaj widzicie, ale tutaj warto wymieniać co 2-3, może nawet co 3-4 tygodnie, żeby miały świeżą, zawsze dla tych kur jest lepiej, a też tak jak sami wiecie, tak jak u mnie na przykład, jeżeli jest słoma, no my mamy akurat swoją, ale wiem, że jak kupujecie, no to ile kosztuje snopek słomy, 5 zł czy tam 6 zł, to wiecie, to nie są jakieś koszta, a naprawdę myślę, że jest to wręcz wskazane, żeby coś takiego zrobić. Jakie gniazda, bo chciałbym wam jeszcze może powiedzieć, jakie gniazda, no ale tutaj już rozmawialiśmy o tym, że najlepiej drewniane, najlepiej w miarę cichym miejscu, takim, żeby te kury nie widziały, co się dzieje na zewnątrz. I ja wam polecam naprawdę, słuchajcie, te skrzynki. My tu mamy rekordowe ilości jajek właśnie przez takie skrzynki. Mega wam to polecam. Są te takie szafy właśnie, tu sami kiedyś zrobiliśmy. Nie trzeba kupować gotowych, słuchajcie, nie trzeba płacić 500, 1000 zł czy ileś za jakieś plastiki, czy jakiś metal, czy nawet drewno, jechać do kogoś i zrobić. Samemu można to zrobić, naprawdę nie jest to jakiś bardzo duży wysiłek, chyba że nie macie, nie chcecie, to nawet, słuchajcie, wiem, że ludzie, no jakby może tego do końca nie popieram, bo kura to dziobie i tak dalej, ale wiem, że nawet jakieś posłanie po psie, po kocie, po jakichś zwierzętach domowych im rzuca i kury też tam jajka zniosą. Musi być taka po prostu imitacja tego w miarę. Ok. Także to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Jeżeli się podobało, oczywiście tradycyjnie, tak jak zawsze, zostawcie łapkę w górę. Mnie to mega motywuje, żeby dalej dla was nagrywać. Bardzo się cieszę, że wam się te odcinki podobają i że mogę wam trochę pomóc, więc jeżeli wy też możecie, to dużo nie kosztuje, to chociaż tą łapeczkę w górę i subskrypcję, moi drodzy, bo dużo ludzi ogląda, a nie subskrybuje kanału, a fajnie by było po prostu, żeby było nas coraz więcej. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.